Studiuję medycynę, ale chcę robić też coś więcej. Dlatego prowadzę warsztaty dla dzieci, na których opowiadam im o budowie ludzkiego ciała i fizjologii. Moja przygoda z wolontariatem rozpoczęła się z bardzo błahego powodu. Potrzebowałam punktów do stypendium. Jednak niesamowita atmosfera i fantastyczni ludzie, których poznałam podczas mojego pierwszego pikniku naukowego, całkowicie zmienili moje nastawienie. Dla mnie projektor to połączenie moich pasji, ścieżki zawodowej z możliwością działania na rzecz programu. Kiedy widzę radość w ich oczach i zainteresowanie moimi zajęciami, daje mi to niesamowitą energię do dalszego działania i satysfakcji. Nauka to nie tylko sama teoria, wzory i kartkówki, ale to przede wszystkim wybuchy, iskrzenia i niesamowite zjawiska, które nieraz wywołują salwę śmiechu na sali. Chciałabym, aby poprzez moje warsztaty uczniowie przeżyli prawdziwą przygodę z fizyką i dzięki temu zainspirowali się do samodzielnego działania. Praca z dzieciakami daje mi niesamowitą energię, a każda wizyta w szkole ładuje moje akumulatory. To daje mi siłę, aby przygotować jeszcze lepsze scenariusze zajęć, bo po każdych warsztatach wiedza dzieciaków rośnie. Ten program studencki stworzył mi przestrzeń do rozwoju swoich umiejętności. Tu tworzyłem swoje pierwsze materiały promocyjne, a dodatkowo prowadzenie na żywo zajęć dla dzieci to świetny trening przed audycją w radiu. Dzięki działalności w projektorze jestem bardziej pewna siebie i śmielsza w kontaktach z różnymi instytucjami. Dzięki mojej aktywności wolontariackiej odbyłam 3-miesięczny staż w firmie Boeing w Stanach Zjednoczonych. To uświadomiło mi, że mogę osiągnąć wszystko, o czym sobie zamarzę. I nieważne, czy jestem w Paryżu, Warszawie czy Nowym Jorku, wiem, że sobie poradzę. Mimo że moje studia niedługo się skończą i końca dobiega również moja przygoda z projektorem, jestem pewna, że przyjaźnie, które zawarłam, zostaną mi do końca życia i że na pewno zrealizujemy jeszcze nie jeden wspólny projekt.